Bardzo gorąco witamy wszystkich Państwa. Wraz z nami trener Aplan Resowi Rzeszów Dawid Kroczek. Serdecznie witamy, trenerze. Dzień dobry. Trenerze, za nami bardzo trudny moment dla naszego zespołu. Przerwa spowodowana kwestiami zdrowotnymi wśród zawodników. Absolutnie rozmontowany cykl przygotowań. Na pewno musiałeś wraz ze sztabem szkoleniowym nagimnastykować się bardzo, żeby to wszystko pospawać, to wszystko połączyć ze sobą, bo no umówmy się, to była absolutna praca na żywym organizmie z wykorzystaniem młodych zawodników SMS Resowia Rzeszów. To prawda. Ostatni tydzień trenowaliśmy w bardzo mocno obkrojonym składzie. Do treningu było zdolnych zaledwie kilku zawodników, jeżeli chodzi o ten nasz skład pierwszoligowy. Siłą rzeczy musieliśmy posiłkować się zawodnikami z SMS-u, żeby w jakiś sposób zbudować tą jednostkę treningową. To też przyniosło jakieś plusy, bo mieliśmy okazję przyjrzeć się tym chłopcom na tle tych kilku zawodników właśnie z pierwszej drużyny. No, sytuacja nie jest komfortowa i to każdy o tym wie, ale mówię, no nie będziemy się jakby rozwodzili na tym, na co nie mamy wpływu. No nie mamy na to wpływu, że w zespole jest COVID i mamy sporo tych problemów kadrowych. Wróciliśmy do treningów po, można powiedzieć, 9-dniowej absencji i teraz przygotowujemy się do najbliższego meczu z Tychami. Chcemy być jak najlepszej dyspozycji sportowej. I od wtorku zaczęliśmy pełne przygotowania i liczymy na to, że zawodnicy, którzy są zdrowi, którzy są tutaj do naszej dyspozycji, zrobią wszystko, żeby jak najlepiej funkcjonować w najbliższym spotkaniu. Ciężko mówić o jakimkolwiek komplecie zawodników, którzy wracają już do pełnej dyspozycji. No właśnie, jak radzić sobie z taką sytuacją absolutnie ekstremalną, gdzie te szeregi są bardzo mocno zdziesiątkowane? Czy mamy ten plus, że dołączył do sztabu Łukasz Tomczyk i no teraz jest nas o jedną osobę więcej. Dzięki temu możemy mocniej to zindywidualizować. Trener od przygotowania motorycznego Adrian Jarecki łapie część zawodników. Łukasz łapie kolejną część zawodników. Ja jestem odpowiedzialny też za daną część treningu. Także no staramy się po prostu wyciągnąć maksa, na ile to jest oczywiście możliwe. No nie, tak jak powiedziałem wcześniej, no nie będziemy teraz mówić, narzekali i mieli z głowy zwieszone w dół, że jest ciężko. Chcemy się jak najlepiej przygotować i skupić się na tym, na co mamy wpływ, a mamy wpływ na to, co będzie się działo na treningu i jak przygotujemy zespół do najbliższego spotkania. No właśnie, a najbliższe spotkanie to wyjazdowy pojedynek z GKS-em Tychy. Wyjazd do ekipy, która aspiruje do osiągnięcia absolutnie najwyższych celów ligowych. Trzeba będzie nastawić się na bardzo ciężką przeprawę. Na pewno nie będzie to lekkie spotkanie, tym bardziej, że gramy na wyjeździe. Tychy w ostatnich spotkaniach grały różnie i punktowały i później mieli słabsze momenty jak ten mecz z UKS-em, który też nie był w najlepszym w ich wykonaniu. Ale tak jak mówię, no jest teraz taki czas i okres w lidze, że ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, jak będzie wydysponowany zespół przeciwny w najbliższym spotkaniu. Na pewno oni też mają swoje problemy. Być może mają kilku chorych zawodników. Ja bym bardziej dążył do tego, żebyśmy się skupili na sobie i na to, co my możemy zrobić jako drużyna. Wiadomo, przeciwnik postawi warunki. Jeżeli my będziemy w stanie funkcjonować na swoim poziomie, to liczę na to, że zagramy naprawdę dobre spotkanie. Wybiegając troszeczkę w przyszłość, po tym spotkaniu czeka nas absolutny maraton. 1 grudnia zagramy zaległy pojedynek z GKS-em Katowice, 4 grudnia ze Skrą Częstochowa. Potworna intensywność na zakończenie tego roku. Tak, no nawarstwią się nam te spotkania. Niestety mecz z Katowicami został przełożony na środę i wiadomo, że to jest krótki odstęp czasu po poniedzieli, żeby no być, jakby można powiedzieć, w optymalnej takiej formie fizycznej, bo czasu na regenerację będzie mało, tym bardziej przy liczbie zawodników, których mamy do dyspozycji. Ale mówię, no nie mam na to wpływu, naprawdę nie mam na to wpływu, więc no skupmy się na tym, co możemy zrobić i staramy się jak najlepiej przygotować do tych spotkań. W Rzeszowie podejmiemy dwie ekipy o absolutnie odmiennej charakterystyce gry. Na pewno trzeba będzie gdzieś wyłuskać te słabsze strony każdej z nich i skrupulatnie je wykorzystać.
Znaczy, czy odmienne. Mimo wszystko te dwa zespoły mają teraz dość dużo wspólnego z sobą, bo grają w takim samym ustawieniu. Katowice zmieniły ustawienie. Przez dłuższy moment mieli taki ciężki czas, jeżeli chodzi o zdobycz punktową. Zaczęli grać trójką obrońców z tyłu. To zaczęło przynosić jakieś efekty. Skra gra identycznym ustawieniem, jeżeli chodzi o atak. Także no będziemy starali się znaleźć te deficyty, jeżeli chodzi o te zespoły i przygotować się do tego tak, żeby w trakcie spotkania wykorzystać to, co my możemy zrobić najlepiej. Ale co pokaże, co przyniesie czas, no to pokaże boisko. My musimy, mówię tak jak powiedziałem, skupić się na sobie i być jak najlepiej przygotowany. Spoglądamy też na tabelę. Tam coraz większy ścisk w dolnych partiach odpalił Sosnowiec. Komplet w dwóch meczach. Katowice aktualnie z jednym punktem straty do nas. Chociaż patrząc wyżej, Chrobry w naszym zasięgu. Tracimy 2 punkty i 5 do Odry. Na pewno jest bardzo ciekawie. To prawda, ale chyba wszyscy się z tym liczyliśmy, że w pewnym momencie ta tabela będzie się spłaszczać. No jakby dwa zespoły, Jastrzębie i na tą chwilę Polkowice, są gdzieś tam z największą stratą punktową do tej grupy, można powiedzieć, w której znajdujemy się my, Chrobry, Katowice, Stomil i Sosnowiec. Jest jeszcze sporo spotkań do rozegrania, także mówię, to będą na pewno przetasowania, jeżeli chodzi o tą część tabeli. Natomiast to, co powiedziałeś też do jakby pierwszej szóstki, ta różnica punktowa nie jest nieosiągalna. Wygrywając 2-3 spotkania, można znaleźć się w tej górnej części tabeli i ten dystans będzie bardzo zmniejszony do tej grupy, która do tego miejsca w tabeli, które gwarantuje grę w barażach. Tak to będzie wyglądało i wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało przynajmniej do 2-3 ostatnich kolejek w lidze. Drodzy Państwo, tyle Dawid Kroczek. Bardzo gorąco dziękuję za poświęcony czas, trenerze. Dziękuję serdecznie. Ja tylko dodam, że 1 grudnia zagramy z GKS-em Katowice. Mecz zaległy na Stadionie Miejskim przy ulicy Hetmańskiej. Początek tego pojedynku o 20:30, natomiast 4 grudnia zmierzymy się ze Skrą Częstochowa także o 20:30. Zachęcamy, abyście Państwo nabywali bilety na te spotkania.